Kosmos jest ogromny. Tak myślicie? Owszem, jest tak wielki, że Ziemia w porównaniu do Słońca jest małą pineską. Ale jak duży jest naprawdę? Sprawdźmy to. Mikroasteroida o nazwie 2011 CQ1 jest najmniejszym obiektem kosmicznym, jaki kiedykolwiek odkryliśmy. Ma zaledwie 1 metr średnicy. Podobnie do innych asteroid, o których za chwilę opowiem, pochodzi ona z pasa znajdującego się między Marsem a Jowiszem. Pominiemy inne obiekty o zbliżonych rozmiarach i przejdziemy do Dwenda, 30-metrowego ciała niebieskiego, które uważane jest za mikro. Skoro tak, to czym jest mini? W pierścieniach Saturna znajdują się 82 potwierdzone księżyce i tysiące mniejszych. S2009S1 jest jednym z nich. Jego średnica wynosi 300 metrów. Kolejną asteroidą z pasa między Jowiszem a Marsem jest 2006HY51. Ta jest znacznie większa. Jej średnica wynosi nieco ponad 1 km. Przechodzimy do jednego z licznych księżyców Jowisza, Kore. Ze średnicą 2 km jest niczym w porównaniu do naszego księżyca. Jedną z najsłynniejszych komet jest 67P Churyumov-Gerasimenko. Jej średnica wynosi 4 km i była obiektem badań misji Rosetta w latach 2014-2016. Damokles, mający średnicę 10 km, jest Centaurem, ale nie ma nic wspólnego z końmi. Tak w astronomii nazywa się obiekty, które łączą w sobie cechy asteroid i komet. Ferdynand, jeden z księżyców Urana, ma zaledwie 20 km średnicy. To nieco ponad dwa Mount Everesty, ułożone jeden na drugim. Żeby dać wam jeszcze lepsze porównanie. Lacrimosa jest asteroidą dwukrotnie większą od Ferdynanda. Jej średnica wynosi 42 km. Nawet Olympus Mons na Marsie się do niej nie umywa. Z kolei Belinda, kolejny księżyc Urana, ta planeta nie zna umiaru, co? Jest dwa razy większa od Lacrimosy. Ma średnicę 90 km. Ale istnieje jeszcze większa asteroida. Znajdująca się w pasie głównym asteroid Eunike ma średnicę niemal 160 km. To tyle, co szerokość kanału La Manche. Zwiększamy kaliber i przechodzimy do Hiriaka. Jest to księżyc o średnicy 320 km, który orbituje wokół planety karłowatej o nazwie Haumea. Astronomowie odkryli go daleko za orbitą Neptuna, czyli od nas jeszcze dalej. Kolejna planeta karłowata, 2014 UZ224, ma średnicę 635 km. Precyzyjnie rzecz ujmując, jest ona transneptunowcem, czyli ciałem niebieskim poruszającym się poza orbitą Neptuna. Jej status planety karłowatej nie został jeszcze potwierdzony. Następny obiekt ma bardzo nietypową nazwę – Makimaki. To oficjalna planeta karłowata o średnicy 1420 km. W końcu zbliżamy się do naszego świata. Księżyc, albo Luna, jak nazywają go niektórzy europejscy oraz rosyjscy astronomowie, to nasz jedyny naturalny satelita. Jego średnica wynosi niecałe 3,5 tysiąca kilometrów. Mars, lub czerwona planeta, pomimo swojego koloru jest bardzo zimny i dosyć mały w porównaniu do Ziemi. Jego średnica wynosi niecałe 6800 kilometrów. Ach. Niebiesko-zielona planeta, nasz dom, Ziemia. Średnica naszego przytulnego gniazdka wynosi 12 742 km. Mówiliśmy już o Neptunie, najodleglejszej planecie Układu Słonecznego. Może nie wygląda pokaźnie, ale jest niemal czterokrotnie większy od Ziemi. Jego średnica wynosi niecałe 50 tysięcy km. Saturn jest gazowym gigantem i w pełni zasługuje na swoje miano. To pierścieniowe monstrum ma średnicę 116 460 km. Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, również jest gazowym gigantem. Jego średnica wynosi 139 820 km. I wreszcie Słońce, gwiazda Drogi Mlecznej oraz centrum naszego małego świata. Ma niemal 1 400 000 km średnicy. Podróż samolotem z jednego bieguna gwiazdy na drugi zajęłaby ponad 2 miesiące. Przyda się mocniejszy krem przeciwsłoneczny. Jednak w porównaniu do innych gwiazd Słońce jest maleńkie. Weźmy na przykład VV Cefei B.
jedną ze średnich rozmiarów gwiazd w konstelacji Cefeusza. W zależności od pomiarów jest ona od 13 do 25 razy większa od naszej gwiazdy. Polaris, czyli gwiazda polarna, jest tak dobrze widoczna, ponieważ jest 37,5 razy większa od Słońca. W dodatku jest stosunkowo blisko Ziemi. Gwiazda Piwonni jest najjaśniejszą gwiazdą w naszej galaktyce i 92 razy większa od Słońca. Pomimo tak pokaźnych rozmiarów, nie jest największa na naszej liście. Weźmy na przykład Deneb. Jest ponad dwukrotnie większa od gwiazdy Piwonni i ma średnicę 203 Słońc. Nic dziwnego, że jest najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Łabędzia. Ro Cassiopeia jest jeszcze większa. Jej średnica wynosi jakieś 400-500 Słońc. Swoją drogą ta jednostka nazywa się promieniem Słońca. Betelgeza nie ma nic wspólnego z Betelem, czyli podobnie brzmiącą używką. Jej promień wynosi 887 promieni Słońca. W astronomii oznacza to, że jest niemal tysiąckrotnie większa od naszej gwiazdy. Najbardziej spektakularną i zarazem znaną gwiazdą jest UY Scuti. W fazie najwyższej jasności astronomowie wyliczyli, że jest ponad 1700 razy większa od Słońca. To niemal 2,5 miliarda kilometrów, czyli 3000 razy więcej niż odległość z Ziemi na Księżyc i z powrotem. Istnieją obiekty większe niż gwiazdy. Czarna dziura Sombrero jest jednym z nich. Jak wszystkie czarne dziury, jej nazwa pochodzi od galaktyki, w której się znajduje. Jej szacowana średnica wynosi niemal 6 miliardów kilometrów. Messier 87, lub w skrócie M87, jest prawdziwym celebrytą pośród czarnych dziur. Jako pierwsza doczekała się zdjęcia w 2019 roku. Jest potężnych rozmiarów. Ma 38 miliardów kilometrów średnicy. Dlatego nazywa się ją supermasywną czarną dziurą. Z kolei Holmberg 15A to ultramasywna czarna dziura. Ma średnicę 59 miliardów kilometrów. Wyobraźcie sobie, jaką musi mieć masę, skoro z każdą masą Słońca średnica czarnej dziury zwiększa się o 8 kilometrów. IC-1101 jest najdalej od nas położoną czarną dziurą i stanowi centrum odległej galaktyki. Jej średnica wynosi 266 miliardów kilometrów. A teraz największa z największych czarnych dziur, jakie do tej pory odkryliśmy. Ton 618. To monstrum ma średnicę 400 roku świetlnego, co oznacza, że światło potrzebowałoby 3 miesięcy, aby do niego dotrzeć. Przechodzimy od pojedynczych obiektów do kosmicznych gromad. Mgławica Płaszczki, szeroka na 30 roku świetlnego, jest najmłodszą, jaką znamy, i przy okazji najmniejszą na naszej liście. Mgławica Eskimosa jest 2 razy większa od Płaszczki. Ma średnicę 68 roku świetlnego. Ze względu na swój specyficzny kształt, potocznie mówi się o niej mgławica klauna. Mgławica Bumerang wygląda jak... zgadliście? Koala! Żartuję, jak bumerang. Ta również jest 2-krotnie większa od swojej poprzedniczki. Ma średnicę 1,7 roku świetlnego. Mgławica Motyl ma średnicę 3,5 lat świetlnych. Tylko to sobie wyobraźcie. Światło potrzebuje 3,5 lat, żeby do niej dotrzeć, podczas gdy jego wędrówka od tarczy Słońca na Ziemię trwa zaledwie 8 minut. Mgławica Pelikan jest jeszcze większa i ma 7,1 roku świetlnego średnicy. A że pelikany są większe od motyli, to całkiem sensowne. Mgławica Omega jest 3-krotnie większa od pelikana. Jej średnica wynosi 22 lata świetlne, a nazwa pochodzi od kształtu, który przypomina grecką literę Omega. Nie oznacza to, że jest ostatnia czy największa. Dowodzi tego mgławica Koński Łeb. I to 4-krotnie. Ma 80 lat świetlnych średnicy i przeprawa z jednego jej końca na drugi, i to z prędkością światła, trwałaby cały ludzki żywot. Ale okazuje się, że nawet i taki konik boi się pająków, szczególnie tych większych. Mgławica Tarantula ma średnicę 650 lat świetlnych. To 8 razy więcej od końskiego łba. Ale i tak, jedna mgławica gwiezdna bije wszystkie poprzednie na głowę.
NGC-604 jest największą znaną nam dotąd mgławicą. Jej szerokość wynosi 1500 lat świetlnych, czyli 3/4 obecnej ery ludzkości przebytej w kosmosie. Przechodzimy do większych obiektów. Messier 32 jest galaktyką karłowatą, ale jej rozmiar wydaje się temu zaprzeczać. Ma średnicę 6500 lat świetlnych. Wielki obłok Magellana ma średnicę 14000 lat świetlnych i jest przy okazji satelitą Drogi Mlecznej. Przemieszcza się w specyficzny sposób i można powiedzieć, że ją obiega. Natomiast sama Droga Mleczna ma średnicę 100000 lat świetlnych. Mówi się o niej galaktyka spiralna, ale my tego nie zobaczymy. Cóż, w końcu w niej żyjemy. IC-1101. Gdzieś to już słyszeliście? A i owszem! W tej galaktyce znajduje się druga największa czarna dziura, o której mówiliśmy wcześniej. Jej średnica wynosi 2 miliony lat świetlnych. Grupa lokalna to nazwa gromady galaktyk, do których należy nasza Droga Mleczna i setki innych przyciąganych ogromną siłą grawitacji. Rozciąga się na 10 milionów lat świetlnych. Super gromada w pannie może pochwalić się słynną czarną dziurą M87, tą, którą udało się sfotografować. Ta gromada jest 11-krotnie większa od grupy lokalnej. Ma 110 milionów lat świetlnych średnicy. Laniakea jest 5-krotnie większa. W którymś z jej maleńkich fragmentów wiedziemy swoje skromne i spokojne życie. I wreszcie, nawet supergromady łączą się w skomplikowane struktury kosmiczne za sprawą grawitacji. Przykładem tego jest wielka ściana BOSS o średnicy 1 miliard lat świetlnych. Huge LQG ma średnicę 4 miliardów lat świetlnych. Skrót ten oznacza dużą grupę kwazarów, więc jak się można domyślić, pewnie jest ogromna. Dosyć kompaktowa i dobrze dopasowana nazwa. Ale największy obiekt w widzialnym wszechświecie jest ponad 2-krotnie większy. Wielka ściana w Herkulesie, Koronie Północnej, to zbiór supergromad galaktycznych, który jest wprost bezkresny. Wyobrażacie sobie 10 miliardów lat świetlnych? Ja też nie. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.